Moi drodzy, a ja cały czas w polu jestem. 2 kilometry od Żukowa. Muszę sobie drugie śniadanko zjeść. Dzisiaj będzie zupka pomidorowa, moi drodzy, ale niestety zapomniałem, że w tym komplecie tutaj, niezbędniku moim, nie ma łyżki. A w plecaku tym małym zostały tam takie różne łyżki turystyczne i nie wiem, będę musiał tą zupkę, no bo muszę tą zupkę sobie zalać. Kawy może nie będę specjalnie zalewał, później sobie jeszcze zrobię kawkę, jak będę miał gdzieś tam jakieś takie sobie zrobię obóz za Żukowem albo nie wiem dokładnie gdzie będę dzisiaj spał. Tutaj jestem, moi drodzy, przy, zobaczcie, tutaj płynie Radunia. Taka rzeczka, którą odbywają się spływy kajakowe. A ja założyłem bluzę, moi drodzy, bo to jest jedyna bluza, którą wziąłem. Powiem szczerze, że plecak strasznie ciężki, jakoś mi się udało tutaj dojść, bo to jest napisane jest na głównej tutaj niedaleko. 17 km do... O, czekajcie, ja wyłączę kuchenkę. 17 km do Gdańska. Czyli już tyle przeszedłem. Z Otomina co prawda, bo ja tam dojechałem sobie do Otomina. Trochę was pomęczę, chwilę pogadam i wyłączę kamerę. Nie będę was męczył, bo nie chcę, żeby ten filmik był za długi. No i zobaczcie, moi drodzy. A tam później połączę te filmiki. Postaram się jakoś połączyć, żeby tak mniej więcej pokazać taką relację z tego pierwszego dnia mojej wyprawy. Dzisiaj to postaram się faktycznie spać pod chmurką. A jutro to podejrzewam, że nawet jeżeli pod chmurką, to już gdzieś postaram się nad wodą spać, na takim jeziorem. Zobaczcie, moi drodzy. Teraz się okazało, że ja tą moją zupkę pyszną, przepyszną, będę musiał widelcem jeść. No trudno. Można i tak. Nie będę widelcem jak, no i co? Nic się nie stanie. Jak ona sobie tutaj dochodzi. Jeszcze wziąłem sobie tutaj kabanosiki i do tej zupki dam przecieru pomidorowego. Będzie taka na bogato, że tak powiem. A innym razem to państwu zademonstruję, jak gotuję na przykład zupę z pokrzywą i spod agrycznikiem. Chociaż to nie jest pod agrycznik akurat. Jest to podobna roślina, z którą trzeba uważać, bo nie jest trująca, ale można się delikatnie nią potruć, bo jest bardzo podobna do podagrycznika. Dobrze, moi drodzy, to na tyle na razie. Ja sobie na spokojnie zjem. Później się jeszcze odezwie, jak będę już tutaj spakowany. I będę dalej szedł, muszę iść do tego Żukowa dojść w końcu. Się zorientować, co tam jest grane. Czy tam są może jakieś trasy, kierunek Gołuń nad jezioro. A może i nawet po prostu podjechać jakimś autobusem, jeżeli będzie taka oczywiście możliwość i niedaleko do tego Gołunia, bo wiem, że gdzieś tam właśnie na trasie tutaj będzie na pewno skręt na Gołuń, tylko bardziej wiem, że kojarzę, że to w Kościerzynie miało być, a Kościerzyna jeszcze daleka droga. No zobaczymy, jak daleko dzisiaj mi się uda dojść. Powiem szczerze, że zobaczcie, idę w takich tych, w gołych nogach idę, w tych sandałach idę, jakoś sobie radzę. Mam oczywiście Adidasy jeszcze w plecaku, ale radzę sobie właśnie w ten sposób i oczywiście tak sobie radzę, że nie wziąłem łyżki. No trudno. Nic się nie stało takiego. Pozdrowić chciałem zalatanego tatę. Mam nadzieję, że kiedyś się może ze mną wybierze na takie spacery po krzakach. Można sobie pośpiewać po drodze, moi drodzy. Pośpiewać sobie można. Oczywiście nie mam śpiewnika, dlatego będę chciał coś śpiewać, to będę musiał szukać w telefonie, ale to wszystko karaoke jest, ale to nie jest generalnie, że słowa pokazuje, że jak śpiewnik.
W domu tam patrzałem, przeglądałem te śpiewniki, ale nie mam takich śpiewników, co kiedyś miałem. Typowo takie, typowo na ogniska biesiadne. Takiego akurat, znaczy miałem, ale nie tego, co szukałem. Takiego malutkiego. Kiedyś taki miałem mały, żółty śpiewnik. Właściwie miałem ich bardzo dużo, bo to mój brat takiej właśnie kiedyś gdzieś kupił bardzo dużo na różne wyjazdy, jakieś takie na wyjścia, na pielgrzymki. I tam mieliśmy taki fajny, taki żółty, taki śpiewnik. Można było sobie przyśpiewywać i każdy praktycznie, jeżeli chodzi o melodię, to po kilku słowach melodię sobie przypominał. Melodię z dawnych lat, moi drodzy. Melodię z dawnych lat. Ale ja pośpiewam. Ja wam zaraz pośpiewam. Tutaj był taki pan przed chwilą. Mówiłem, czy oni jeszcze nie wrócą, bo oni tutaj na ryby przyszli próbować na tej rzeczce. Ale tak docelowo to i tak są nastawieni gdzieś tam jechać pod Kościerzynę. Także można zupę jeść w sumie śmiało. Można jeść widelcem. Ale że ja nie wziąłem łyżki. Chyba, że mam gdzieś tam w plecaku. No ja sam już teraz nie wiem. Jestem zorientowany troszeczkę z tą łyżką. Czy ja mam tą łyżkę, czy nie mam? Moi drodzy, przeszedłem jakieś nie wiem ile kilometrów. Około tam 12 kilometrów coś przeszedłem chyba. Z Gdańska jestem co prawda 17, ale przeszedłem chyba jakieś 12 kilometrów. Specjalnie się nie umęczyłem, ale tylko ten plecak mnie męczy. Za dużo wody przede wszystkim, zobaczcie. Dwie butelki takie wody do gotowania. Po bokach jeszcze dałem po pół litra. To już jest... Tutaj jest, czekaj. To tutaj jest 125 i tamto jest 2,5. 3,5. 3,5 litra samej wody. Trochę za dużo. Powinno być troszeczkę mniej. To wszystko są kilogramy. Kuchenka jest lekka. Garnuszki są lekkie. Ciuchów prawie nic nie wziąłem, ale zobaczcie, co się w ogóle wyrabia tutaj. Ja w ogóle ten plecak założę, to ja normalnie nie mogę. Jak już idę, to idę, bo dobrze sobie tam to pasuje. Ale teraz to muszę sobie odpocząć, bo ja tak powiem szczerze, że ja śniadania nie jadłem za bardzo. Jakiś tam jogurcik rano zjadłem. Ja nie jadłem, ja teraz po prostu, ja już muszę teraz zjeść normalnie, jak człowiek i sobie tutaj odpocznę. Tak sobie posiedzę dobrą godzinę tutaj, moi drodzy. O, za 3 minuty 12, moi drodzy. A ja ustałem chyba dzisiaj o 5 wstałem, bo ja tam ten krótki filmik dla was nagrałem na YouTube'a i tam śmieci wyrzucałem, coś odkurzyłem podłogi, przetarłem, zdążyłem się przetrzeć, bo myślałem, że nie przetrę, ale przetarłem i tak jakoś tak wyszło, że udało mi się na ten autobus po 7 zdążyłem i przyjechałem tam do Tomina, podjechałem i się wybrałem. W końcu się wybrałem, jestem zadowolony ogólnie. Dopóki tutaj nie gryzą te szkodniki, bo spodnie też to tylko takie jedno ciemne zabrałem. 3 pary spodenek, 3 koszulki, tam tej bielizny troszeczkę więcej, skarpetek pozabierałem, chociaż nie będę za bardzo w Adidasach chodził, ale tak pozabierałem sobie tam. Tak, żeby cokolwiek tam było, żebym nie musiał tam prać sobie w tych rzeczkach. No ale super, super jest i do zobaczenia. Hej!